rozmowy przy kawie. Krzysztof Bąk, dzień dobry. Dziś Państwa moim gościem poseł Bogusław Wątor, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie Pośle, chciałbym zacząć troszeczkę politycznie, bo jednak tematem numer jeden są układanki, że tak się wyrażę, przy listach wyborczych. Sojusz Lewicy Demokratycznej dopiął swoją listę. Przypomnijmy, poprzednia wersja zmieniła się. Listę ma otwierać poseł Jan Kochanowski, poseł z Gorzowa, na miejscu drugim Mirosława Winnicka, radna Sejmiku Województwa, także z północy. Miejsce trzecie pan poseł, miejsce czwarte była wicemarszałek Jolanta Danielak. Znaczy lista dopięta już była bardzo dawno, jeżeli od tego zaczynając, bo patrząc na osoby na tej liście, to praktycznie biorąc tam się niewiele zmieniło. Kwestia tylko ewentualnie podejścia władz krajowych i przewodniczącego do kolejności co do niektórych nazwisk. I tylko tutaj były pewne rozszady do tej listy, którą przygotowało województwo. No ale takie jest prawo przewodniczącego partii i władz krajowych, żeby uskładać, jak oni uważają, że jest lista optymalna, najlepsza, tak żeby zebrała jak największą ilość głosów, no bo w końcu za wybory parlamentarne przede wszystkim odpowiada centrala, odpowiada przewodniczący Napieralski i jego zaplecze. Panie pośle, lista w Lubuskiem to jest mężczyzna, kobieta, mężczyzna, kobieta, mężczyzna, kobieta. Tak, żeśmy przyjęli taką zasadę już na samym początku, że jeżeli wprowadzamy parytety, jeżeli wprowadzamy pewne proporcje, że muszą być na liście i kobiety, i muszą być mężczyźni, i że musi być pewna proporcja tych kobiet zachowana. My staraliśmy się, żeby 50% na liście było kobiet, bo to jest wtedy faktycznie parytet. Tak, a to w tej chwili mamy przyjęte 35%. Ale to jest ustawowo. Ale ja mówię, jak jest u nas na liście. I żeby te kobiety nie były takim, można powiedzieć, dodatkiem, ozdobą tylko tej listy, polegającą na tym, że pierwsza, załóżmy, 12 to mężczyźni, druga 12 to kobiety, no to żeśmy ustalili, że listę będziemy układali przemiennie, więc stąd między innymi te nieparzyste miejsca dla mężczyzn, a parzyste dla kobiet. Panie pośle, to żeby pozostawić temat polityki, na ile mandatów w Lubuskiem liczy Sojusz Lewicy Demokratycznej? Poseł Kochanowski mówi optymistycznie nawet o 4. Ale czemu optymistycznie nawet o 4? Moim zdaniem 4 mandaty są w zasięgu Sojuszu Lewicy Demokratycznej i to nie jest jakaś przesada, mówiąc o 4. Nawet można by spoglądać w przyszłość na więcej, bo przecież jeżeli spojrzymy na dynamikę ostatnich wyborów parlamentarnych, w ogóle wyborów, jakie się odbywały, czyli patrz, eurowybory, tu w naszym regionie mieliśmy bardzo dobry wynik. W wyborach ostatnich samorządowych jeszcze ten wynik poprawiliśmy. I jeżeli przeliczając już te wybory do Europarlamentu, to już były 3 mandaty. Teraz te wybory samorządowe, myślę tutaj o sejmiku, bo to jest jakby najlepsza proporcja, no to te 3 mandaty już były bardzo mocne, tak by można było powiedzieć. No to myślę, że teraz te najbliższe wybory, jak jest progres w sensie dodatniego, no to powinny być te 4 mandaty. Panie pośle, można powiedzieć, że w jakiś sposób zagraliście na nosie już niedowiarką, bo przypomnijmy sobie rok 2005 czy 2004, no to niektórzy wstydzili się, że przynależą do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Znaczy, ja powiem, na tamten czas, tak jak wiele partii, i nas nie uniknęły błędy, i nas nie uniknęły pewne zachowania, działania naszych kolegów, i za nich no, trzeba było się faktycznie wstydzić. Nie za partię, nie za to, że należymy do lewicy, bo przecież bycie lewicowcem moim zdaniem to nie jest żadna ujma, to jest zaszczyt. A część kolegów no po prostu sprawowanie władzy czy kontakt z władzą wykorzystała. Ale dzisiaj z perspektywy czasu, panie redaktorze, jak patrzymy, to te powiedzmy, że pseudoafery w porównaniu do dzisiejszego dnia, czyli to, za co myśmy byli obwinieni, to, za co nam poleciały te punkty, to, dla jakich powodów były te komisje sejmowe powoływane,
to wszystko jest nic w porównaniu do dzisiejszej rzeczywistości, do tego, co na przykład robili politycy Platformy Obywatelskiej w Sejmie i nie tylko, bo przecież tutaj w Gorzowie też mamy aferę. Jakoś ludziom zobojętniały te afery i dzisiaj nawet prokuratura mówi, że co z tego, że tam Rycho ze Zbychem na cmentarzu się spotykali, jak z tego nic nie wynika i nawet nie wszczyna postępowania. Więc inna rzeczywistość, inne mierzenie miarą, powiedzmy, polityków było wtedy, jak my żeśmy oberwali za tych naszych kolegów, no i teraz też jest inne mierzenie. Gdyby było takie same, to dzisiaj Platforma powinna mieć 1,5% góra. A 6 lat dla prezydenta Tadeusza Jędrzejczaka, który no, wywodzi się z lewicy i był popierany przez lewicę, startował z list SLD do sejmiku. Był popierany przez SLD jako kandydat na prezydenta. No, panie redaktorze, tak to bywa, że niekiedy nasze prokuratury, nasze w ogóle te organa sprawiedliwości działają tak, a nie inaczej. Ja nie przywykłem podważać wyroków czy postanowień sądów. Lubię odnosić się do uzasadnienia. Tutaj chyba jeszcze uzasadnienia nie ma, bo ja nie widziałem uzasadnienia tego wyroku. Ale jak tak z grubsza rozmawiałem z najwybitniejszymi w Polsce nawet prawnikami, to większość z nich odpowiadała: wyrok polityczny. Wyrok polityczny. W tym zakresie to chodzi o wielkość, o w ogóle podejście do tego czegokolwiek. Oparty w wielu kwestiach na pewnych poszlakach i tak dalej. A moim zdaniem największą oceną każdego to jest ocena społeczna, bo trzeba się zweryfikować, trzeba stanąć przed wyborcami. I przecież pamiętajmy, że po tej, w cudzysłowie, aferze Jędrzejczaka prezydent stawał dwa razy do takich weryfikowania się przez społeczeństwo. Raz referendum, raz... I dwa razy wygrywał wybory. Dwa razy wygrywał wybory w pierwszej turze. Tak, i to znakomitym wynikiem. Ja się nie dziwię, bo gdybym był gorzowianinem, nawet nie chodzi o opcję, też bym na niego zagłosował. Przecież tak jak się Gorzów zmienia, tak jak Gorzów pięknieje za prezydentury Jędrzejczaka, to oby się wszystkie miasta w naszym regionie rozwijały. I to jest wizytówka. Ja trzymam kciuki za panem prezydentem Jędrzejczakiem. Mam nadzieję, bo pan, rozmawiałem z nim, on się czuje cały czas niewinny. Przecież pamiętajmy też, że sąd wykluczył w ogóle jakąkolwiek korupcyjną rzecz i działanie pana Jędrzejczaka. Tutaj mówimy ewentualnie o przekroczeniu kompetencji, o działaniu na szkodę, ale to jest takie, można powiedzieć, bardzo, bardzo luźne, bo to niemalże na siłę można by prawie że każdemu samorządowcowi takie zarzuty postawić, no bo przecież nawet ja, funkcjonując w sporcie, bardzo często spotykam się z takimi działaniami wójtów, burmistrzów, którzy jak mają firmę na swoim danym terenie, która przychodzi, nie wiem, coś robi, buduje, z nią rozmawiają i mówią: a może by pan, panie prezesie, jako firma, byście zasponsorowali tam parę groszy na ten klub, czy coś, czy tak dalej, nie? No pytanie, czy to jest korupcja? No moim zdaniem nie, no bo przecież to się nie wymusza, ani nie mówi się, że nie odbiorę budowy, czy następnym razem już nie ma szans. No po prostu no, wykorzystuje się ten moment, że załóżmy jest firma, którą stać załóżmy na taki sponsoring, a burmistrz, wójt czuje się mecenasem. I to mówimy o sporcie, ale to nie dotyczy tylko sportu, dotyczy to kultury, wielu innych działań. I na Zachodzie tak też to się odbywa, bo ja się też pytałem. Na przykład Energia Kotbus nie wyobrażałaby sobie swojego funkcjonowania, gdyby nadburmistrz nie był właśnie takim ambasadorem. Nie chodził, nie próbował pomagać w zdobywaniu środków, w zdobywaniu sponsorów, szczególnie tych prywatnych, bo tam przede wszystkim ten sport opiera się nie na publicznych środkach, tylko na środkach prywatnych. Więc tu jest naprawdę bardzo delikatna sprawa. Ja wierzę, że sędzia orzekł zgodnie ze swoim sumieniem i uważał, że powinien być pan prezydent ukarany.
Może sędzia, który będzie przeglądał w Szczecinie te akta, uzna inaczej, więc no, trzeba powiedzieć, zobaczymy. Że wyrok jest nieprawomocny. Tak. Panie pośle, teraz zupełnie z innej beczki, bo jest pan szefem zespołu parlamentarnego do spraw przestrzeni kosmicznej. W tym roku obchodzimy 60-lecie pierwszego człowieka w kosmosie i ONZ ten rok nazwał rokiem kosmosu. Niektórzy tak na przestrzeń kosmiczną w naszym kraju patrzą trochę z przymrużeniem oka. Taki zespół parlamentarny jest potrzebny. Czym wy się zajmujecie na co dzień? To prawda, panie redaktorze, i ja muszę powiedzieć, jak 10 lat temu w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży przewodniczący powiedział mi, że poza sprawami młodzieży mam się zajmować też sprawami nauki. W tej nauce ja i kolegę zobowiązał do zajmowania się sprawami w cudzysłowie kosmosu, no to od razu się uśmiechnąłem, jak to usłyszałem. Taka była moja pierwsza reakcja. No ale dlaczego? Dlatego, że w Polsce kosmos przede wszystkim kojarzy się, powiedzmy, z tą całą sferą science fiction, kojarzy się ewentualnie z lotami załogowymi w kosmos, kojarzy się z astronomią, bo tą astronomię mamy w tej nauce na wysokim poziomie i ta wiedza dla przeciętnego obywatela się kończy. Ja pamiętam, że jak my żeśmy ten zespół, czy tą grupę w parlamencie, bo to jest troszeczkę na innych zasadach działa niż normalny zespół parlamentarny, założyli, musieliśmy założyć, to część dziennikarzy tych politycznych też sobie z tego zaczęła robić taką nawet wręcz szyderę. Ale dzisiaj już oni tego nie robią, bo wiedzą, że to jest potrzebne i po dłuższych rozmowach, dyskusjach i jak zobaczyli, czemu to służy, to dzisiaj nawet wspierają i uważają, że to jest celowe i słuszne. I dlaczego jest ta grupa w parlamencie? Ta grupa w parlamencie jest po to, że żadnego państwa dzisiaj w Europie nie stać na samodzielną politykę w zakresie przestrzeni kosmicznej, w zakresie kosmosu. I w Europie jest agencja, Europejska Agencja Kosmiczna. I ona jakby wykonuje pewne zadania dla wszystkich państw, znaczy dla wszystkich, dla części państw rozwiniętych, bo to jest, można powiedzieć, taki elitarny klub, tak by to można było nazwać, o najwyższych technologiach zaawansowania poszczególnych państw. No i warto w takim klubie być, bo ma wtedy się dotyka tych nowoczesnych technologii, ma się dostęp do większe możliwości. Tak, do myśli tych technicznych, nasi naukowcy bezpośrednio w pewnych procesach uczestniczą i my u siebie też to posiadamy. I nad tą ESą jest taki jakby parlament zbudowany z parlamentów różnych państw, ale żeby być członkiem tego parlamentu, trzeba mieć taką grupę narodową. No i wtedy powstała ta grupa narodowa w naszym parlamencie i rozpoczęliśmy starania, żebyśmy byli członkiem tego parlamentu, który wpływa na politykę kosmiczną w Europie. Żeśmy zostali po iluś tam latach takiego członka wspierającego, zostaliśmy przyjęci. W tym roku pan premier Tusk złożył akces o negocjacje w celu przyjęcia do tej Europejskiej Agencji Kosmicznej. I teraz już merytorycznie dlaczego? No dlatego, że Polska dzisiaj w Unii Europejskiej zajmuje ostatnie miejsce pod względem innowacyjności, pod względem nowoczesnych technologii. Nie ma większego motoru napędowego jak kosmos właśnie w tej dziedzinie. Barroso na swoim expose, którym w Strasburgu wygłaszał, mówiąc o gospodarce, od tego zaczął, że nie będzie pobudzenia gospodarki, jeżeli nie będziemy stawiali na nowoczesne technologie, nie będziemy stawiali na innowacyjność. A takim motorem właśnie napędzającym tego wszystkiego to jest właśnie kosmos. On to powiedział i powiedział, że na to będą szły duże pieniądze. I my sobie często nie zdajemy sprawy, ile rzeczy zależy faktycznie od tego kosmosu, jaka to jest nowoczesna technologia. To chciałem właśnie powiedzieć. No. Bo przecież dzisiaj by nie był możliwy odbiór chociażby telewizji, w której jesteśmy, bez właśnie kosmosu, bez łączy satelitarnych. Czyli nie oglądalibyśmy telewizji, nie słuchalibyśmy radia, nie mielibyśmy szybkiego przekazu, nie byłoby telefonów, właśnie, bo nam GPS-u. Się wydaje, bo czyli nam się wydaje, tak jak pan poseł powiedział, że to tylko, nie wiem, rakiety i filmy science fiction. Właśnie, co to daje mi, przeciętnemu zjadaczowi chleba? No to jest właśnie to, co już zacząłem mówić, nie? Czyli ten GPS, bez którego dzisiaj już prawie każdy w samochodzie ma i jeździ. To GPS jest amerykańskim systemem pozycjonowania, bo to jest system pozycjonowania. My dzisiaj pracujemy w Europie nad systemem Galileo i będziemy mieli swój europejski system, nowocześniejszy od tego systemu GPS-u.
bo teraz jesteśmy uzależnieni od Amerykanów i to jeszcze od systemu wojskowego, bo to jest system wojskowy w części udostępniony dla obywateli, takich można powiedzieć, poza wojskiem. Dzisiaj nowoczesne armie nie prowadzą już działań bez wsparcia znowuż kosmosu. Dzisiaj cała sfera bezpieczeństwa jest oparta na monitoringu z kosmosu, praktycznie biorąc, czyli wszystkie klęski żywiołowe, czy nawet ostatnia nasza powódź na Wiśle, to wszystko było technologiami właśnie satelitarnymi, rozwiązywane, przewidywane, czy później usuwane skutki. To dzisiaj nawet jak cysterna gdzieś się wywróci, to już nie bierze się na mapie, kreśli na oko, powiedzmy, strefy poszczególne, tylko właśnie to wszystko jest określane drogą tych nowoczesnych technologii. Można plany zagospodarować przestrzennego, piękne praktycznie biorąc, bo one też ładnie wyglądają w trójwymiarze, budować na podstawie właśnie tychże systemów, gdzie raz w miesiącu aktualizując te plany zagospodarowania przestrzennego w mieście, można dostrzec od razu, czy ktoś gdzieś dostawił komórkę, czy wyciął drzewo, czy cokolwiek, bo to od razu będzie wszystko pokazane. Regulacja ruchem, regulacja komunikacją miejską. No, państwa takie to rozwiązują. W Stanach Zjednoczonych muszę powiedzieć, bo zaraz przejdę może do rolnictwa, przecież Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa też korzysta ze zdjęć satelitarnych przy sprawdzaniu kontroli zasiewów, czy później patrząc pod kątem tych dopłat. Kwestia w Stanach Zjednoczonych jest też taki program, gdzie po paru miesiącach po wysiewie poszczególnych zbóż, przy mądrym właśnie monitoringu i wykorzystywaniu tego systemu, już jest wiadomo, jakie będą plony. I w Stanach Zjednoczonych wiedzą, czy mają szukać rynków zbytu, czy mają kontraktować gdzieś zapotrzebowanie na dane zboże. Czyli wykorzystanie tych dzisiaj technologii, tych systemów opartych na kosmosie jest przeogromne. To mówimy to, co dotyczy Ziemi. Bo przecież wiele rzeczy później też tych technologii kosmicznych jest wykorzystywane w życiu codziennym, jak chociażby taką najbardziej rzeczą przyziemną to są zamiast sznurowadeł mamy, niech mi pan pomoże, panie redaktorze. No właśnie nie. No jest przylepce. No to przylepce są też właśnie wymyślone w technologii kosmicznej, czyli pewne kwestie też rozwiązań ubrań chociażby są przeniesione, garnki z pewnych mechanizmów. Teraz bardzo dużo się mówi o eksploracji kosmosu. Jest wiele minerałów na różnych planetach, patrz też na Księżycu, które można by było wykorzystać na Ziemi, gdzie na Ziemi ich nie ma, a w technologii właśnie tworzenia czegokolwiek byłyby przydatne. Czyli kolejnym takim programem, nad którym świat pracuje, to jest eksploracja kosmosu. Czyli będziemy wykorzystywali kosmos do tego, żeby tutaj na Ziemi nam się żyło lepiej. I już taką bardzo odległą misją, nad którą się pracuje, w tej chwili trochę zaniechano z uwagi na finanse pracę nad tym, to jest misja tak zwana Marsa. O tym się też cały czas słyszy. Dlaczego? Dlatego, że pogoda, czyli to wszystko, co się na Ziemi dzieje, jest uzależnione od Słońca. To ci, co się na tym znają, to wiedzą praktycznie biorąc, czyli klimat i tak dalej. Słońce się kurczy, wydaje coraz więcej ciepła. I za ileś tysięcy lat, czy setek tysięcy lat, bo to mi jest trudno powiedzieć, bo ja nie jestem fizykiem, po prostu będzie tyle wydzielane ciepła ze Słońca, że na Ziemi życie będzie praktycznie biorąc prawie że niemożliwe. Więc Ziemianie będą musieli poszukiwać innej planety. Już dzisiaj pracuje się właśnie nad tym, żeby ewentualnie w takiej sytuacji kryzysowej przenieść życie na Marsa, bo wszystko na to wskazuje, że Mars jest możliwy do zagospodarowania i do zamieszkania. Tam jest atmosfera, co prawda nie mała, ale my dzisiaj już mamy takie technologie, że tą atmosferę jesteśmy w stanie stworzyć. Na Marsie wiemy już też, że jest woda, co prawda w stanie stałym, bo teraz pojechała misja na Marsa, w tym jest urządzenie wyprodukowane przez nasze Centrum Badań Kosmicznych, tak zwany KRET, które będzie się wbijało w Ziemię, bo
poszukujemy wody w stanie ciekłym. Gdyby się udało znaleźć na Marsie wodę w stanie ciekłym, no to jest to też już o wiele krótsza droga w tym, żeby na Marsie można było stworzyć warunki do życia. Oczywiście to jest odległa rzecz, to też można powiedzieć, że to już jest pomiędzy książkami czy coś, czy tak dalej, ale za te ileś tysięcy lat Ziemianie będą stali przed takim problemem, przed tym dylematem, bo pamiętajmy, że Ziemia jest uzależniona od Słońca, to jest nasza gwiazda i wokół tej gwiazdy wszystko się kręci. Jak ta gwiazda przestanie istnieć, przestanie funkcjonować, no to przestanie funkcjonować cały nasz układ. Panie pośle, powiem szczerze, że przed tą naszą rozmową też byłem jednym z tych, którzy trochę z przymrużeniem oka traktowali zespół parlamentarny do spraw przestrzeni kosmicznej, ale teraz mnie pan przekonał. Wiele rzeczy po prostu mnie zaskoczyło i siedziałem tutaj, słuchałem to, o czym pan mówi, naprawdę ze zdziwieniem, bo to, co codzienne życie, które nas dotyka, no czasami człowiek nie przypuszcza właśnie, że to tego dotyczy. Ja też chcę dodać, że to są miejsca pracy, bo dzisiaj przemysł powiązany z przemysłem kosmicznym, to są te najnowocześniejsze technologie i miejsca pracy dla najbardziej wykwalifikowanych ludzi. Dzisiaj w Europie firmy, które uzyskują setki miliardów albo nawet wręcz biliony euro obrotu, to są koncerny, które są, jakieś tam fragmenty dotyczą właśnie tej sfery kosmosu. Świdnik przecież został kupiony przez taką firmę też włoską, bo ci, co produkują samoloty, jak na przykład Airbusa Francuzi, to jest jeden z segmentów całego koncernu, też można powiedzieć, tego przemysłu kosmicznego. Czyli to też jest istotne i też na przykład naszymi działaniami jest rozmowa przyciąganie tych firm do Polski po to, żeby w Polsce były inwestycje. My lobbujemy w tej polityce europejskiej, żeby na przykład nasi naukowcy uczestniczyli w różnych projektach tych najnowocześniejszych, żeby mieli dostęp, żeby dotykali i uczestniczyli w tym wszystkim, co jest najnowocześniejsze. I zależy nam na tym, żeby to, co jest innowacyjne, to, co jest najnowsze, to, co ma najnowocześniejsze technologie, żeby było w Polsce. Bo ja dzięki kosmosowi, jeżdżąc też po innych państwach, dostrzegłem, że nie jest to państwo bogate, które ma na przykład minerały, ma, to też jest oczywiście istotne i ważne, czyli ma pewien potencjał, tylko te, które ma myśl, które ma technologię, ma te innowacyjne rozwiązania, to jest państwo bogate, bo ono potrafi, załóżmy, z tych surowców wyprodukować coś, co jest na najwyższym poziomie. A sam minerał jest nieraz tani w porównaniu do tego, jak się go obrobi, co z niego można uzyskać. Także naprawdę jest to duża, duża dziedzina, którą można by było w fragmentach omawiać. Temat rzeka, nasz czas dobiega końca. Myślę, że w kolejnych rozmowach, kiedy będziemy się spotykać, pan poseł zawsze powie nam coś ciekawego jeszcze na temat kosmosu, co naprawdę ciekawi. Jeszcze, jeżeli by pan pozwolił, bo to jest taka ciekawostka dla ludzi, bo ja nieraz zadaję pytanie, ilu mamy Polaków kosmonautów? Wszyscy odpowiadają jednego pana Hermaszewskiego. A tak naprawdę my mamy już ich pięciu, bo jest czterech Amerykaninów polskiego pochodzenia, z czego dwóch bardzo mocno się przyznaje do korzeni polskich. No proszę, kolejna ciekawostka. Dziękuję panie pośle. Dziękuję bardzo. Za przybycie do studia. Poseł Bogusław Wątor, Sojusz Lewicy Demokratycznej, szef zespołu parlamentarnego do spraw przestrzeni kosmicznej w polskim parlamencie, był państwu moim gościem. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Krzysztof Bąk, do zobaczenia.